Pseudoudo, Pelipper, Dendra. Dendra to jest bardzo... Oh my god. O, co jest? Ja pierdzielę, no nie wierzę w to, oh my... W dzisiejszym odcinku otworzymy tajemniczą skrzynię z kartami Pokémon. Później otworzymy trójpaka z Obsidian Flames. Ja jestem PokeVCR. Witam was w kolejnym odcinku z kart Pokémon. I dzisiaj kolejny opening na tym kanale, więc wy w tym momencie szybko subskrybujecie i szybko lajkujecie ten filmik. Zapraszam was bardzo serdecznie do oglądania. No i się tak na szybkiego widzowie zapraszam was na PokeShop. Pamiętajcie, że z kodem VCR macie 5% rabatu na cały asortyment. Widzowie, ale zanim przejdziemy do openingu, to jakiś czas temu odpaliłem wspieranie tutaj na kanale. No i mamy już pierwszych wspierających i ja, widzowie, obiecałem, że jak już będzie wspieranie na kanale, to będę raz w miesiącu rozdawać karty. Karty, tak. I w takim pierwszym właśnie giveawayu dla wspierających leci karta Scizor. Ta karta, którą trafiliśmy w poprzednim odcinku z ETB-ka z Obsidian Flames, więc widzowie, myślę, że warto wspierać. Jeszcze zapewne otworzę gdzieś czat prywatny właśnie, żeby mieć kontakt z wspierającymi, więc po prostu zapraszam do wspierania. 10 zł miesięcznie, myślę, że fajna opcja, żeby właśnie uzyskać jakiś tam specjalny czat plus giveaway co miesiąc na karty Pokémon, więc zapraszam was bardzo serdecznie do wspierania tego kanału. No a teraz, widzowie, kurczę, mamy tajemniczą skrzynię z Miraidonem i z Koraidonem i jeszcze do tego dzisiaj otworzymy sobie trójpaka, więc może zróbmy tak, że otworzymy trójpaka, a tą skrzynię zostawimy sobie na sam koniec. Myślę, że to jest w tym momencie dobry moment, żeby zostawić jakąś łapeczkę w górę i zostawić subskrypcję, ponieważ powoli wbijamy 50 tysięcy subskrypcji, ale ten kanał rośnie, prawda? Ale ten kanał rośnie i drop w Charizardach też no nie rośnie. Nie rośnie też. Chciałbym, żeby coś tutaj urosło, żeby wiecie. Chciałbym, żebyśmy tutaj wbili 100 tysięcy. Także widzowie, wy łapkujecie, wy subskrybujecie, a ja próbuję się dostać do tego trójpaka z Obsidiana i co? I kurczę, tak, ostatnio właśnie były giveaway'e na te trójpaki u mnie, był stream. Przepraszam, jeszcze troszkę chory jestem. Dobra, na czym ja to skończyłem? Tak, że był, widzowie, giveaway'e były na streamku. Także kto zgarnął, ten zgarnął. A wy w tym momencie zgarniacie kodzik. I tutaj mamy właśnie Hauntstone z Obsidian Flames w wersji holo. Te jakby promki, ja to nazywam promki. One mają, widzicie, one mają takie kropeczki ładne, fantastyczne tutaj i to generalnie wyróżnia kartę od zwykłej holo. Także widzowie, trójpak, no to co mamy tutaj? Rewarum, chyba tak, dobrze powiedziałem. Mamy Charizarda i mamy Dragonite'a. Otworzymy Charizarda na samym początku, jakby w tych boosterach z Charizardem. Nigdy nie ma chyba Charizarda. Okej, dobra. Także lecimy z pierwszym Obsidianem. Nie będę już przekładać. Barboach, Wiglet, Scoet. Te nazwy czasami tych nowych Pokémonów są naprawdę dziwne. Okej, i no Palafin, kodzik, to o czym mówiłem, widzowie, że właśnie w ogóle w tych boosterach z Charizardem nie ma nic. Prędzej będzie właśnie w Dragonite coś niż w tych, nie? Dobra, jak wam, widzowie, mija tydzień, podzielcie się tutaj, podzielcie się w komentarzach, napiszcie, jak wam mija, widzowie, tydzień, czy otwieraliście coś w tym tygodniu, czy polujecie na coś, na jakąś konkretną kartę z Obsidiana lub z innego setu. Chciałbym się tego dowiedzieć. No i nie ma nic. I ja zostawiłem na końcu booster, w którym jest drop, widzowie. W którym jest drop. Czyli w tym boosterze na pewno coś jest. I zaraz zabieramy się za tajemniczą skrzynię. Kurczę, mega fajna. Powiem wam, widzowie, mega się prezentuje. Okej. No, Numel, Bowfland i... Niestety. Dobra, Espeon. Espeon w rewersie. Dratini w rewersie. LOL. Trójpak bez dropu. No to jest, widzowie, ciekawe. Nie no, w sumie możemy powiedzieć, że Espeon. No to jest w sumie drop. Fajnie. No a teraz w końcu ta tajemnicza, widzowie, skrzynia. Ona jest dość duża. Jakby ją porównać do ETB-ka. Ej, no to w sumie to jest tak. To jest ta sama wielkość jak ETB-k. Także zobaczymy, co tutaj się kryje. Bardzo fajna. Bardzo... kurde, widzowie, taki powiem wam, że można byłoby to ręką, kurde, zmiażdżyć tą skrzynię, ale ciekawe właśnie, czy ten sam, czy po prostu jest tak samo wykonana jak puszki
te, jak tiny. No wydaje mi się, że tak, wydaje mi się, że tak. Chociaż nie, te puszki wydają się takie bardziej, wiecie, twardsze, nie? Okej, dobra, tajemnicza skrzynia, czy my tu mamy jakiś kodzik, żeby to otworzyć? Nie, wiecie o co chodzi, nie? Takie, wiecie, takie specjalne kodziki, nie? Ale tutaj nie mamy. Dobra, uwaga, otwieramy, widzowie. No, tutaj się będzie dzisiaj działo mega grubo. Co tam jest? Ja generalnie nie znam zawartości, nie oglądałem żadnych openingów z tych skrzyń. I niestety moja skrzynia, kurde, cholera jasna, chyba się... Dobra, jest, udało się. Dostać dość... Ooo! No co wy gadacie? Co wy gadacie? Mamy, widzowie, promki. Fuecoco, Spirigatito i Quaxly. Co jest? I tutaj mamy monetę. Ja tego nawet nie będę, widzowie, wyciągać. Ja nawet tego nie będę wyciągać. Ja to zostawiam w ten sposób. Jakby to jest naprawdę super. Fuecoco, Spirigatito, Quaxly. O kurde, to są inne promki niż były te promki w tych Pin Collection. Co one jeszcze były do kupienia przed premierą Scarlet and Violet. Tak, ja gdzieś taki Fuecoco miałem. Okej, widzowie, to znaczy ja otwierałem właśnie taki Pin Collection z Fuecoco. Dobra, super to wygląda. Kurczę, Fuecoco, Spirigatito, Quaxly. No i ta moneta z Miraidonem. Myślę, widzowie, że to jest mega rzadkie. Jeśli chodzi właśnie o tą monetę. Lecimy dalej tutaj. Mamy boosterki. Mamy, widzowie, boosterki, także ja sobie je wyciągam. Nie wiem, ile tu jest w sumie boosterów. Widzę, że jest 6 boosterów, Paldea i mamy chyba jeszcze inne. Dobra, i co my tu, widzowie, mamy dalej? Dalej mamy, kurde, naklejki. No to jest, widzowie, sztongs. Kurde, tylko nie wiem, gdzie to teraz nakleić. Na kompa? Może nie. Dobra, te są super. Ja pierdzielę, Fuecoco i Quaxly. No, one są w ogóle w różnych, kurde, wymiarach. Wow, nie no. Ale te w ogóle jakieś są super, naprawdę. Ja pierdzielę. Kurde, dobra, odstawiam na bok. Może kiedyś dla wspierających to będzie. O kurde, mój pierwszy poważny album. Tylko, że to jest, widzowie, mini album. Dobra, otwieram to. Otwieram to, widzowie. Zaraz tu będziemy sobie coś ten... Jakie to jest super! Oh my god, z Miraidonem i z Koraidonem na samym końcu mamy startery z 9 geny. No taki, widzowie, ciekawe, ile tutaj wchodzi kart. Nie mam pojęcia, ile tu wchodzi kart. Ale w tym momencie otworzyliśmy całą skrzynię, ona już jest pusta. Także ja sobie ją odkładam na bok. Okej. I ja... Dobra, także zaraz zapełniamy sobie swój mini album. I mamy, widzowie, tutaj mamy właśnie w tym momencie boosterki, które już będziemy powoli otwierać. Co mamy? Paldea, Scarlet and Violet, Silver Tempest? LOL, Paldea, Scarlet and Violet, Silver Tempest, dobra. Czyli zaczynamy od Silver Tempest, będziemy mieć jakieś dropy, będziemy sobie wkładać do albumów naszych. Nie, nawet nie będziemy koszulkować, po prostu będziemy sobie wkładać. Okej. Aha, no bo to jest Silver Tempest. To jest przekładanie. Kurczak, człowiek się szybko, widzowie, oduczył tego przekładania, nie? Dobra. I zaczynamy od energii. No, Silver Tempest ostatnio w tych zestawach mi naprawdę mega, widzowie, dropi, więc mam nadzieję, że tutaj też coś wydropi. Beldum. Baldu i Braxen trafią po raz drugi. O my gy, widzowie, po raz drugi trafią tą kartę. Ostatnio też trafiłem w Silver Tempest. Nie wiem, czy pamiętacie. No i dobra. Nie, czekajcie, w sumie to założymy sobie jakąś jedną taką koszulkę i zaraz sobie włożymy tutaj do naszego albumu. Kurde, dobra. Widzowie, uwaga, jak tutaj się wkłada, a tak, nie, czekajcie, to ja muszę chyba w ten sposób włożyć, żeby to było tak. No i mamy, widzowie, już naszą pierwszą kartę w mini albumie, dobra, super to widzowie, wygląda, jaki mini album, jaki to jest naprawdę dobre. Okej, dobra, Silver Tempest na samym końcu sobie zostawimy. Kurczę, nie wiem, ale te Silver Tempest w tych zestawach, one non stop, widzowie, dropią, ja nie wiem, co jest, kurde, grane z tym Silver Tempest. Aha, teraz otwieramy Paldea, więc czy tu po prostu sobie nie będziemy musieli przekładać. Clavel, Dance Praise, Noibet, Sudowoodo, Pelipper, Dendra. Dendra to jest bardzo... Oh my god. Wow. Serio? Złota karta? Kolejna? Nie no, widzowie. Dobra, od razu wkładamy do albumu.
Ja pierdzielę. Serio? No kurde, widzowie, kolejny drop. Ja pierdzielę. Mini album, widzowie, w tym momencie zapełniamy. No nie wierzę w to. Scarlet and Violet teraz. Ja pierdzielę, złota karta. Złota karta. No to nieźle. Dobra, czyli widzowie, to był chyba maksimum dropu? Czyżbyśmy już nic nie wydropili? Ale złota karta, serio? O co jest? Ja pierdzielę, no nie wierzę w to. Oh my god, Mirajdona i X trafiam. Serio, widzowie? Ja pierdzielę, kocham. No co wy gadacie? Mini album. Oh my god. Jaki opening. To chyba najlepszy opening, widzowie, teraz. Mirajdon, złota karta. Ja pierdzielę, no co wy gadacie? Kurde mać. No widzowie, to jest po prostu niesamowite. To tak dropi ta skrzynia. To jest prawdziwa skrzynia skarbów. To jest prawdziwa skrzynia skarbów, widzowie. Omygy. No nie wierzę w to. Ja pierdzielę. No po prostu teraz to mi nikt, widzowie, nie uwierzy. Gdybym tego nie nagrywał, to nikt by mi w to nie uwierzył. Braixen, Pikachu, Growly, Kling, Wilmer. Dobra, przełożyłem szybko. Okej. Wow. Widzowie, ekstra. Dobra, Paldea i Wolf. Co jest, kurde, trafić taką kartę. To jest prawdziwa skrzynia. Skrzynia ze skarbami Pokémon. Ja, Paldański Tauros. Tauros, tak, dobrze powiedziałem. Phalanx, Deino. I na końcu nie mamy, widzowie, nic. I na samym końcu, teraz na samym końcu, teraz na samym końcu otwieramy Scarlet and Violet. Ale lol, widzowie, nie sądziłem, że w dzisiejszym odcinku będą takie dropy. Widzicie, trójpaka otworzyliśmy z Obsidiana. Nic nam nie poleciało. Pineco. Ja. Coś jest, widzowie, na samym końcu. A nie. Dobra. Ale w ogóle, to zobaczcie, jak to się, widzowie, fajnie tutaj zrobiło. Fuecoco. I w tym momencie mamy Koraidona. Następny dropik leci do naszego mini albumu, widzowie. 4 dropy na tym odcinku. No gdybym jeszcze trafił właśnie z tego trójpaka coś, no to... Ej. W ogóle to... Czekajcie, bo ja teraz się chciałbym, widzowie, coś z was zapytać. Czy... W kolejnych odcinkach uzupełniamy nasz mini album z kartami Pokémon. Tu mamy Braixena. Tutaj mamy Superior Energy Retrieval. Nie wiem, czy to dobrze przeczytałem. W tym momencie mamy Mirajdona i X. A tutaj mamy Koraidona i X. Także w tym momencie, widzowie, mini album już powoli tutaj sobie wypełniamy. To tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek z kart Pokémon. Ja was oczywiście zapraszam do Pokeshop, ponieważ to jest, widzowie, sponsor dzisiejszego odcinka. No i co, żegnam się z wami, miłego dnia, bardzo fajny odcinek, bardzo fajny opening. Ja jestem mega zadowolony, to tyle, jeśli chodzi o dzisiaj. Trzymajcie się ciepło, cześć!